Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Zabić, okraść, trupu zakopać! Jebaj się! Ciekawe. Ślad jak po przejściu wiru powietrznego. Powinienem przeszukać te wieże. Thank you.
możemy to zrobić tutaj albo pójść do mnie. Witam oficera łowców czarownic i pana sędziego. Przyprowadź się, Kutus. Przecież cię straż do miasta wpuściła. No. Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Bywaj. Słucham. Moja teściowa to stara sucha. Nasz wspaniały Nowigrad! Żadne zło nie uchowa się przed świętym ogniem! Święty ogień oświetli je! Spali! Oczyści! Święty ogień! Oświetli! Spali i oczyści! Oto płomień łaski i miłosierdzia! Ty, odmiencie, będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami na nas. Jak inni z twojego kraju. Ja nie zrobiłem nic złego! Nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! Na bogi! Patrzcie! Patrz to Doppler! Mam nadzieję, że Dudu nie dał się złapać. Wybaczcie! Całkiem inaczej niż ludzie. Ciekawa sprawa. Jak też tam się wycofać? Sam nie wiem. Mogła rzucić zaklęcie i wszystko zniknęło. Spieszyła się, musiała coś zostawić. I co z tego? Ej, ty! Zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś? Dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. Trzy. Gin, durniu! Matusz! Spokojnie.
Podzielimy się, starczy dla wszystkich. Nie jestem złodziejem. Szukam czarodziejki, która tu mieszkała. Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym je szukał w zgniłym gaju. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Mengę się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Mengę? Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzeń. Ale panie, za co? Przecież to kram czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa straży świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile? Do czego zmierzasz? Ja tu zadaję pytania, Wiedźminie. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla Wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest Nowigrad. Dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Zioła, korzonki? Zupełnie jakby Triss została uzdrowicielką.
szczotki do włosów używała tylko Triss. Czuję magię w amuletach. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry. Ania Triss nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. Róża pamięci całkiem uschła. Najmocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Jakby do cyrku złapać i ludziom pokazywać. Kapitał można zbić. Jest na czym oko zaczepi? Ho! Double size. Przecie to jasne jak wieczne ogień. To na pewno nie jest prawdziwy ogień. Kręci w głowie. A właśnie, że tak. Czort drogo. Tylko oni sobie najpierw smarują usta jodyną i dlatego nie boli. Taką zwykłą jodyną? Bądźmy szczerzy i mówmy sobie prawdę. Możemy spróbować sami w domu. Dobra. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Ten morderca to demon nasłany przez mściwych czarodziejów.
Elf? Półelf? Miej się na baczności. To przecież widzę, że nie czmieńcze. Jest ostrożniejszy niż myślałem. Nie mogę podejść za blisko. Ludzie! Okradli mnie! Lepiej by wam siedzieć, a nie do miasta. Twoja obecność tutaj to obraza wiecznego ognia. Dość mało tego wszystkiego. Demon nasłany przez mściwych czarowników. Tuż, iż to sprawdzone informacje. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Spać. Panie miłościwy, daj chociaż koronę. Jak mi nie dasz, to moja chora matka umrze z głodu. Odczep się, człowieku. Czymże jest jedna korona dla takiego pana jak ty? Przecie to jak splunąć. Spieprzaj, póki dobry. Ciepłem słońca, serca się nasz bal na Deowandzie, co nie chciała Nilfgaard, czy to? Jak miniony tędy chodzą. Cyce jak melony, aż ich wyściska. Ludzie, poratujcie, chory jestem na bite. A wy w zimie też z głodu zdychają? Nie trzeba ci czego. Polskie trupy żą? Żeś nie jednej zawrócił w głowie charakterniku. Kolejny przybłęda stanęli. Padnijcie na kolana przed wiecznym ogniem! Jasne, jak wyczną. Jest ostrożniejszy niż myślałem. Nie mogę podejść za blisko. Zgnilizna moralności. Otwierać. A ty kto i czego tu chcesz? Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Nie znam hasła. W takim razie płać. Z tym może... W takim razie przyjdź... Otwieram. Do... W takim razie... Z tym... Takim... Otwieram.
Dobrze. W takim razie płać. Trzymaj pieniądze. Wchodź. Tylko najpierw musisz zostawić broń. W moim schowku będzie bezpieczna. Dobrze, tylko pilnuj jej. Nie ma obawy. Będzie na ciebie czekała. Odbierzesz ją po spotkaniu z królem. Co ci dolega? Nie widzę na jedno oko. I dama Zej. Jaki dowód teraz? Dobrze. Do naszych tajnych lecznic zgłasza się coraz więcej chemii. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Twoi szpicle donieśli ci, że szukam zgniłego gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. Straż Świątynna toleruje wasze przytulisko? Powiedzmy, że umie docenić wartość nowigradzkich koron. Mengę nie wygląda mi na przekupnego. Każdego można kupić, ale Mengę kosztowałby mnie majątek. Na szczęście ma swoich oficerów, a to przecież tylko ludzie. No wiesz, czasem chorują, a czasem chcą się zabawić. Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. To może powinieneś zostać miejskim rajcą? Żartujesz? Rada miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Za tobą stoi banda obdartusów, garstka magów, a przeciwko tobie uzbrojona po zęby straż i łowcy czarownic. Nie postawiłbym na ciebie ani korony. Ja też nie. Na razie. Wojna to dobry czas na nowe rozdania. W czasie wojny ludzie zaczynają rozumieć więcej. Zastanawiają się na przykład, dlaczego zabrania się magii, skoro pomaga. Ludzie przychodzą do mnie, chociaż wiedzą, że to zakazane. A wiesz dlaczego? Bo bardziej boją się śmiertelnych chorób niż tortur. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta. Bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka... Pół roku temu Triss Merigold rozstała się z bliskim człowiekiem i musiała sobie ułożyć wszystko na nowo.
Wyszło inaczej niż chciałam, ale tak bywa. Chodź, zobaczysz, jak wygląda moje życie. Myślę, że mięso zeżarłeś. Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę. A ty zamiast się przymilać, oddaj mojemu przyjacielowi broń. A pewnie, że oddam. Powiedziałem, że oddam, to oddam. Masz tu swoje klamoty. Dzięki. Uważaj na siebie, pani. Nowigrad to nie jest już miasto dla ciebie. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Wulgarność wypisaną na twarzy. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Cóż, czasami sprawy wymagają poświęceń. A ludzie? Ludzie nawet bardziej niż sprawy. W takim razie może się poświęcisz i wyciągniesz dla mnie tę paczkę. Wygrałaś. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu nakłubać piętry. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokciem, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart.
Nowigrad był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nazwy. Dlatego po masakrze w Lockmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynnę. Nowigrad leży na pieniądzach, a do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Dlatego likwidują magów, konfiskują ich majątki. W następnej kolejności wykończą nieludzi. Elfy mieszkają w slumsach, ale krasnoludy mają wiele do powiedzenia w finansach tego miasta. Oficjalnie mówi się, że Nowigrad zachowa neutralność. Ale chyba nikt w to nie wierzy. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę.
Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. Spać, spać, spać. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie. Ot, niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Triss, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Teraz już wiem, po co cię tu przyprowadziła. Ale dobrze. Macie tu pełny mieszek nowigradzkich koron. W dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin, odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzideł nie możesz tego zrobić? Nie chce mi się szukać szczurzych kup. Nie marudź. To chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. No, w takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No? Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... pogodzoną. Obawiałem się, że kiedy się spotkamy, nie będzie miło. Pół roku temu powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie chcę do tego wracać. Nie wracam do tego. Po prostu czasami co innego słowa, co innego czyny. Obiecaliśmy sobie pozostać przyjaciółmi i mam nadzieję, że nic tego nie zmieni. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen?
Tego jeszcze nie wiem. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam pułapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Jeżeli przyprowadziłeś tych panów, żeby nam pomogli tępić szczury, to się spóźnili. Zapłaciłeś z góry i nie zawiedziesz się. W magazynie nie ma ani pół gryzonia. Zapłaciłem z góry, bo wiedziałem, że odbiorę sobie te pieniądze. Tak właśnie wygląda życie czarodziejek w Nowigradzie. Widzę i nie podoba mi się to. Dlatego proponuję, żeby panowie łowcy poszli tam, skąd przyszli. Nie pójdą. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Już po tobie! Małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili. Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onejromantka. Corin Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corin jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. Ale mi śmierdzi.
śmierć po skrzydła.